Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzutko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę. Sprawdźcie sobie trzosy, które nie niszczeją. Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy, podobni do ludzi oczekujących swego Pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których Pan zastanie czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę powiadam wam, przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich? Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego Pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam, postawi go nad całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój Pan ociąga się z powrotem i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie Pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego Pana, a nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie. A komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą. Komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. To bardzo ważna zasada, która powinna obowiązywać w naszym życiu osobistym i społecznym. Inna jest odpowiedzialność dziecka, jeszcze nie w pełni świadomego swoich zachowań, a inna osób dojrzałych i wykształconych. Z konieczności inna powinna być odpowiedzialność kierownika i szefa firmy, a inna pracownika najniższego szczebla. Inna wreszcie powinna być odpowiedzialność osób posiadających władzę od tych, którzy tej władzy podlegają. Życie to odpowiedzialność za siebie i powierzonych sobie ludzi. Każdemu z nas powierzono zarząd nad kimś lub nad czymś. Każdy, kto posiada władzę, musi mieć świadomość odpowiedzialności, jaka z nią się wiąże, jaka z niej wynika. Źle sprawowana władza nie pozostanie bez kary. Tak łatwo przecież przychodzi nam rozkoszować się luksusem władzy, jeść, pić i upijać się, zapominając przy tym, że musimy czuwać. Kto ma więcej władzy, ten będzie surowiej sądzony. Czy mam świadomość własnej odpowiedzialności przed Bogiem za powierzone mi dobra? Czy rozumiem, że z mojego włodarstwa przyjdzie mi kiedyś zdać Bogu relację? Jaka wtedy będzie czekała na mnie nagroda? Czy rzeczywiście rzetelnie i odpowiedzialnie podchodzę do swojej misji i powierzonych mi zadań?